Rzeszowie kolejna kolejka o mistrzostwo czwartej ligi. Proszę Państwa, przywitajmy brawami drużynę gości, przywitajmy brawami drużynę gospodarzy, trójkę sędziowską, Mentarz Mysków, Górnik 09 Mysłowice. Już za chwilę pierwsza połowa tego spotkania na dopingu nie zabraknie. Przypominam, że dzisiaj Górnik 09 Mysłowice to nasz przeciwnik w tym spotkaniu. Ale pamiętajmy również o tym, że właśnie dzisiaj jest okazja odskoczyć od drużyny z Częstochowa. Proszę Państwa, żywony dla drużyny MKS-u, a z numerem 14 żółtą kartką w drużynie Górnika 09 Mysłowice zostaje ukarany Tomasz Sota. I tym razem dobra sytuacja dla drużyny Mysłowic. Proszę Państwa, Jarosław Boczek minimalnie obok bramki. Thank you.
Kiedy? Dokładnie 53. minuta spotkania i druga bramka w dzisiejszym spotkaniu Piotra Prusto. I brawo dla Bartłomieja Wilka. Interwencja i brawo dla niego. Numer trzeci, Andrzej Bucik. Proszę Państwa, 83. minuta meczu, bramka Tomka Sterowa dla drużyny Górnika. Kolejne kupony dopisane na konto MKS Myszków. MKS Rybak Myszków, proszę Państwa, dzisiaj 2-1 i przewaga oczywiście powiększona, tak jak już mówiłem, 5 punktów przewagi nad Wiktorią Jaworzną, 6 punktów nad Skromką. No bardzo się cieszę z tego, że w końcu się przełamałem tutaj na naszym obiekcie i strzeliłem te dwie bramki. Myślę, że zasłużenie wygraliśmy to spotkanie i oby tak dalej, bo z tego co wiem, to mamy teraz już przewagi 5 punktów nad Jaworznem, 6 na Skrom i oby tak dalej. No końcówka trochę nerwowa, myślę, że sami sobie stworzyliśmy tą nerwówkę i sami po naszych błędach wpadła ta bramka, no ale na szczęście dowiedzieliśmy do końca to zwycięstwo i z tego się trzeba cieszyć. No niespodziewane, no z tego co wiem, to Sarmacja złapała wiatr w żagle, ostatnio 7-2 wygrała na Żarkach i poszli za ciosem i wygrali. No Jaworzno, to myślę, mi się wydaje, że to jest niespodzianka duża.